Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Uważamy, że turystyka w kwarantannie jest możliwa, a bardzo ważną częścią turystyki jest kuchnia. Dlatego zabraliśmy Was dzisiaj do Hutoru Gorajec, do naszego domu, gdzie wraz z Marinką pokażemy Wam, jak przygotować podkarpacki przysmak proziaki. Marinka, opowiedz nam troszeczkę o tym. Jesteśmy w Gorajcu, w niewielkiej wiosce, która liczy zaledwie 39 mieszkańców. Nie mamy tutaj sklepu. Sklep przyjeżdża raz na 3 dni i trąbi, jadąc w naszą stronę. I wtedy można wyjść, kupić chleb. Jeśli nie ma chleba, to wtedy można ogarnąć to samemu. Właśnie w taki sposób, jak my robimy to teraz. Marinka, opowiadaj. Tak jest. Ja od siebie tylko dodam, że rzeczywiście po raz pierwszy zrobiłam proziaki, kiedy okazała się takie sytuacje, że dzieci chciały koniecznie chleba, a chleba nie było, więc musiałam sięgnąć po co innego. No już jak raz spróbowałam, to stwierdziłam, że to jest fenomenalna rzecz. Nic prostszego chyba nie robiłam w swoim życiu, naprawdę to zawsze wychodzi. Więc robimy coś takiego. Bierzemy pół kilo mąki, dodajemy jedno jajko. Oczywiście to nie jest jaszczyńskiego kur najlepsze, no ale różnie to bywa, więc jakie tam macie. Pół łyżeczki soli, pół łyżeczki cukru, pół łyżeczki sody i do tego wszystkiego kefir. Ja akurat zwykle robię na kefirze, natomiast to może być maślanka, siarka, mleko, cokolwiek macie. No i robimy z tego wszystkiego ciasto. No i z tym ciastem jest tak, że wiecie, jak to jest, czytając na przykład przepis na jakieś ciasto albo chleb i tam padają takie słowa wody tyle, ile ciasto weźmie i nic nie ma bardziej wkurzającego, no bo skąd macie wiedzieć, czy ciasto już, czy jeszcze nie do końca. No więc w przypadku tego smakowego naprawdę tutaj bardzo dobrze czujecie, czy dodać jeszcze trochę tego kefiru, czy dodać trochę mąki. No w moim przypadku widzę, że jest potrzebny kefir. Poproszę tutaj asystentkę Karolinę, żeby mi trochę dolała. Zapraszam. Tutaj masz i tak ciuciu. Dobra? Czekaj, nie skapię. Krupelki się liczą. Dobra. Okej, dobra. Teraz asystentka Karolina, proszę wrócić. I pomóc mi tutaj z mąką. Troszeczkę jeszcze dodam mąki. Też troszeczkę. Dzięki, dzięki, dzięki. No i wyrabiamy ciasto, aż będziemy zadowoleni z tego, jak to wygląda. Trochę to może potrwać. Zaznaczam również, że jest to mój pierwszy program kulinarny, więc jak to zwykle bywa, kiedy człowiek się stara, może coś pójść nie tak. Aczkolwiek to jest taki przepis, że powinien się udać. Dobrze. Świetnie się też w tym sprawdzają dzieciaki. Uwielbiają pracować z tym ciastem, pomagać w pałkowaniu. My mamy ten plus, że w Gorajcu mamy w domu prawdziwą kuchnię. Kuchnia, która składa się z kilku części. Gdy Marinka będzie Wam, gdy gniecie ciasto, może ja Wam szybko opowiem o jej częściach składowych. Weźmy to. O, nie wiem, czy będziecie nas widzieć. Mamy tutaj nasz piec chlebowy. W nim
trzeba napalić osobno. Najpierw rozgrzać go do czerwoności, wypalić całe drewno, najlepiej jakimś mocnym, liściastym drzewem napalić i później poczekać, aż tam będzie popiół. Dopiero wtedy wstawiamy czy bułeczki, czy chleb do środka pieca. Tutaj mamy trurę, czyli rodzaj naszego piekarnika. Zawsze uważajcie, bo jest bardzo nagrzana. I tutaj możecie robić również, jeśli trzeba, bułeczki, ale ciasta. Jest to dość skomplikowane i trzeba mieć sporo doświadczenia w tym, jak pilnować temperaturę. Najlepsze gospodynie i gospodarze jedynie potrafią tym odpowiednio przygotować ciasto, bo trzeba wiedzieć, jak utrzymać temperaturę. W piekarniku nastawiamy sobie 220-250 i po sprawie. A tutaj jednak trzeba mieć dar i wiedzę. Zamknijmy. Ciekawa jest płyta. W niektórych kuchniach są fajerki, czyli takie rodzaje okrągłych kół o różnej średnicy i one były do tego stosowane, że wkładało się gar do środka, do ognia, żeby ładniej opiekał nam to, co w środku robimy. A zwykle to były jakieś kasze, ziemniaki i w takim kociołku wpuszczanym w głąb, im więcej tych fajerek wyjęliście, tym głębiej wchodził nam garnek. Tutaj na Podkarpaciu po raz pierwszy spotkałem się z płytą płaską, na której ustawia się garnki, naczynia i wtedy mamy taką całościową płytę grzewczą, wygodnie na tym stawia się pełne garnki. A jak Marince idzie? Zerknijmy. Dobrze, więc już jak mamy to ciasto, to są dwie opcje. Jeżeli naprawdę chcecie pójść na łatwiznę, to możecie po prostu odrywać kawałki tego ciasta i lepić niewielkie placuszki i wykładać je na blaszce albo na patelnię. Natomiast ja lubię rozwałkować ciasto i powykrawać sobie takie krążki, bo bardzo fajnie wtedy te pleziaki wyglądają. Dobrze, już mam pierwszą partię zrobioną i można smażyć. A smażymy tak, no ja będę dzisiaj smażyła na piecu. Tradycyjnie proziaki kładą się po prostu na blaszce. Ja to zrobię tutaj na patelni. Wy w domu, jeżeli będziecie to robić, to normalnie tak samo na jakiejkolwiek kuchence. Stawiacie patelnię suchą, rozgrzewacie i smażycie. I smażymy z obu stron, to chwilę zajmuje. A czekając na proziaki, nastawmy sobie kawę. Marina sprowadziła nam kiedyś chyba zza wschodniej granicy takie urządzenie. Tygiele. To akurat dostaliśmy, jeżeli się nie mylę, z Serbii. Serbii? Tak, od Basi Sawal i Dominika Spierowskiego. Bardzo dziękujemy, korzystamy niemal codziennie. I nazywa to się albo turką, tak, albo tygielkiem. Dżezwą. Dżezwą. I technika cała jest taka, że trzeba zmielić, co ja właśnie staram się czynić, czyli napełniam młynek do kawy. Trzeba napełnić kawą świeżo zmieloną, a później zalać zimną wodą. I można dodawać do tego różne przyprawy. Tak. Cynamon. Kardamon. O, kardamon. I gotować do momentu zawrzenia, a później kilkakrotnie. Aż wam zacznie, wiecie, tak się podnosić, później podnosić niemalże uciekać. Zdejmujecie z ognia, czekacie, aż się trochę uspokoi. Znowu stawiacie, znowu czekacie. No i podobno im więcej razy tak zrobicie, tym będzie smaczniejszy. Jest w ogóle jeszcze inna opcja, jak się mówi o tym, jak ta kawa ucieka, ale to 18 plus i osobom zainteresowanym mówię. Kiedy indziej.
Okej. My często pijamy też kawkę i zaraz nam wszystkim tutaj na stawie i zgłodniałej ekipie, która tam do nas macha, nastawimy im kawkę. Wróciliśmy ze spaceru po naszej miejscowości. To jest fajne, bo w Gorajcu mieszka tylko 39 osób, więc od święta jedynie można kogoś spotkać. I wiecie co? Mi się udało! Zaraz wam powiem, tylko muszę kawę zmielić. Po raz pierwszy znalazłem zrzut. Podniosłem, bo nie mówi się znalazłem. Poroże jelenia. Jest akurat taki okres, że wędrują tutaj Zbyszek i inni zbieracze i poszukują zrzuconych przez jelenie poroży. Właśnie nie mówi się robów, tylko poroże. Tą parę niedawno, konkretną, znalazł Zbyszek. I jest tak, że jak byk zrzuci jedno poroże, to wtedy mu drugie ciąży i próbuje gdzieś w okolicy zrzucić. Ja zaraz będę namawiał Sebastiana, żebyśmy jutro o poranku poszli w to samo miejsce, gdzie znalazłem ten oto okaz i poszukali do niego pary. Idziemy, Sebastian? Idziemy. Dobra. Także można jesienią przyjechać na Podkarpacie na grzyby, a wiosną na zbieranie, podnoszenie poroży. Tutaj też ciekawostka od Zbyszka, który wytłumaczył nam niedawno, na czym polega podnoszenie poroży, a zbieranie poroży. Bo wypatrzył przez lornetkę na polu, jest jeden okaz. No to myśli, kurczę, zanim podejdę i podniosę, to jeszcze się rozejrzę w okolicy, bo może leży drugi. W tym momencie, gdy on chodził po polu, nagle podjechał samochód, wysiadł z niego mężczyzna, podniósł poroże, pomachał Zbyszkowi i odjechał. I od tego, i taka jest różnica pomiędzy podniesieniem i znalezieniem. Bo Zbyszek jest znalazł, ale jednak nie podniósł. Takich darów lasów przyrody mamy tutaj w okolicy sporo i dzisiaj sporo adrenaliny i radości we mnie, bo udało mi się znaleźć właśnie poroże jelenia. Znajdujemy czasem też mniejsze. To jest poroże, ale koziołka. Często dzieciaki szczególnie mylą sarnę i jelenia. Pamiętajcie, mężem sarny wcale nie jest jeleń, tylko koziołek. A żoną jelenia nie jest sarna, tylko łania. Zamierzamy was na taki spacer na czatownię ornitologiczną w ciągu najbliższych dni. Mamy w Gorajcu tutaj ekoszlak i tam opowiemy wam dokładnie o zwierzętach, które żyją w naszej okolicy. A są wilki, rysie. A ostatnio spotkaliśmy kilkakrotnie tutaj zaraz za hutorem łosia. Więc Marynka, jak idzie z proziakami? Może przyniosę tu kamerę bliżej Robią się. Rosną i już niedługo będzie można próbować. Kto się zgłasza na ochotnika? Ja. Do jedzenia, tak. Już mamy pierwszych odważnych. Dobrze, to jeszcze chwila, a ja jeszcze opowiem może, co podajemy do tych proziaków. Moją ulubioną opcją jest masełko. I tutaj można naprawdę dać wolę fantazji. To jest masło, w tym przypadku szczypiorek, czosnek i sól. I nie ma nic lepszego, jak takie masełko na ciepłym proziaku, prosto z patelni. Pycha. Z miodem bardzo dobrze smakują, z jakimkolwiek dżemem. Naprawdę, cokolwiek myślicie, to jest świetna baza na kanapki. O, spaliło się. A ja wam może jeszcze pokażę, jak napaliliśmy w kuchni. Pięknie nam się żarzy. Mam nadzieję, że przypomina wam to czasy wizyt u babci, u dziadków. Ciągle
Proziaki są żywe na Podkarpaciu i teraz nawet bardzo, ale to bardzo popularne, bo powstają jak grzyby po deszczu proziakarnie. I proziaki są robione, nadziewane, robione jak rodzaj hamburgerów z różnymi rzeczami i naprawdę jest to hit i chyba będzie nasz produkt regionalny najbardziej rozpoznawany. Nie, musisz, wiesz, wszystko tak jak trzeba. A się fajnie kroją. Aż bucha. Pyszne. Ale jak zazdrościsz już? A ja już wracam do Was i pokażę najnowsze znalezisko. Taki instrument, może widzicie? O, ciach. Jak myślicie, co to jest? Ani to golarka, choć ma tutaj takie prążki, przyczepia się do stołu w taki tutaj sposób, ciach. I okazuje się, że jest to smaczny i zdrowy, czekajcie, może się wyostrzy. Raz, dwa, trzy, o. Smaczny i zdrowy makaron domowy. Jest to maszynka do produkcji makaronów, więc gdy teraz ze sklepów zniknęły makarony, my jesteśmy ustawieni. Mamy własny domowy chlebek, czyli proziaczki, do tego maszynkę do robienia makaronów. Jestem ciekaw, czyja babcia jeszcze takim sprzętem robiła. Chcemy Wam opowiedzieć właśnie o tym, że turystyka, podróżowanie to nie tylko zabytki, ale co najważniejsze kulinaria i ludzie. Ludzie z pasją i historiami. W ciągu najbliższych będziemy opowiadać Wam nowe rzeczy. Jutro na czambuły tatarskie. Pojedziemy do Cieszanowa. W roku 1672 przeniesiemy się wehikułem czasu o kilka stuleci. A we wtorek psychofanki organizują coś wyjątkowego. Marinka? Będziemy tu miały koncert Światego. Wy wszyscy będziecie mieli koncert Światego. Powstała specjalna grupa Kultura w kwarantannie, ponieważ zarówno my, jak i odbiorcy, jak i muzycy, artyści, w chwili, gdy nie ma dostępu do, gdy zamknięto teatry, kina, sale koncertowe, sztuka przeszła do podziemia, a dokładniej do internetu. I we wtorek zapraszamy Was o godzinie 18 na koncert Światego. Wojtek Światy razem ze swoimi chłopakami z zespołu zagrają koncert transmitowany na żywo na stronę Kultura Kwarantanna. A w
w środę zabieramy Was do synagogi na opowieść o Hasydach i o Yor Zeit, czyli święcie poświęconym cadykom. Jak tam nasze prodziaki? Ja próbuję. No wszyscy spróbowali oprócz mnie, więc to by to jest. Okej, okay. A ja się zajmuję kawką. Ja tak gadam i gadam. Zmielona kawa. Wsypujemy ją tutaj. Dość sporo. I zalewamy zimną wodą. Następnie wstawiamy sobie na kuchnię. I czekamy. I czekamy. Siadamy, czytamy książki. Do nas nie za bardzo dochodzą informacje ze świata, tylko wtedy, gdy przybędą do nas dobrzy ludzie. Siadamy z książką, tych książek mamy sporo, mamy co czytać przez najbliższe kilka lat. Wielkie brawa dla Marinki. Za pierwszy kulinarny popis i naprawdę przepyszne. Tak, ja muszę użyć słowo, przepraszam. I trafa taka mowa motywacyjna. O, jakby ktoś 20 lat temu mi powiedział, że ja będę prowadzić show kulinarne, w życiu bym nie uwierzyła, a tym bardziej moja mama by w życiu w to nie uwierzyła. Priwiet, mama. Także wierzcie w swoje siły i róbcie proziaki. Hutor Grajec, Stowarzyszenie Folkowisko, Festiwal Folkowisko i Turystyka w Kwarantannie. Pozdrawiają Was wszystkich. Zapraszamy. Zaplanujcie sobie teraz dobrze wakacje. Pamiętajcie o podróżowaniu po Roztoczu, po ziemi lubaczowskiej, po Podkarpaciu. Ruszajcie na wschód. My Was ściskamy i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Na szlaku. Trzymajcie się zdrowo. Hej.